Cześć, witajcie. W tym filmie prezentacja produktów marki Lena Lighting. Pokażę Wam lampę Magnum Future 32 W i bardzo fajny stojak stalowy. Ok, wyłączyłem światło po to, żebyście widzieli więcej detali. I po kolei parametry techniczne. Lampa ma 32 W na diodach SMD. Na każdy watt przypada 115 lumenów, co razem daje 3680 lumenów. Temperatura barwy światła to jest 4000 kelwinów, czyli światło neutralne. Waga całej lampy to jest 2,8 kg. Przejdźmy do budowy. Lampa wykonana z tworzywa posiada najwyższy możliwy stopień odporności na uderzenia IK10. Klosz z poliwęglanu, dodatkowo ten klosz jest mleczny i to znacznie wpływa na zmiękczenie światła wychodzącego już i tak z dość szerokiego pola, ponieważ diody są ułożone na całej powierzchni klosza i te zabiegi wpływają na to, że ta lampa faktycznie nie oślepia przy pracy i też podejrzewam, że dlatego właśnie ma tylko 32 W, żeby to było po prostu to światło było bezpieczne i nie oślepiało właśnie. Ok, z tyłu mamy dwa gniazda PCE, wszystko IP54. Do tych gniazd możemy wpiąć albo dodatkowe oświetlenie, albo inne urządzenia o mocy nieprzekraczającej 3450 W. Jeżeli chodzi o płaskownik do mocowania tej lampy, to on pełni funkcję albo podstawy, albo możemy za niego mocować do statywu, bądź do innych różnych tam elementów. W zasadzie ogranicza nas tylko nasza pomysłowość i możliwości. Można to przykręcić do drewna, złapać na ścisku i tak dalej. Nie ma większego problemu. Kabel zasilający 5-metrowy, 3x1,5, gumowy, również markowy. Stojak. Dlaczego ten stojak jest tak fajny? Po pierwsze, jest dość kompaktowy, natomiast bardzo wysoki. Zakres do 2,5 metra. Po drugie, budowa tego stojaka pozwala stwierdzić, że będzie on bardzo żywotny. Wykonany ze stali, skręcany na śrubach ósemkach. Regulacja też jest na śrubach ósemkach. Ok, nie jest bardzo ciężki. Nogi mają podstawy stalowe i tutaj, jeżeli będziecie pracować na jakichś gotowych podłogach, warto by było sobie to zabezpieczyć. Są tutaj otwory na śruby ósemki, można sobie tutaj przykręcić kółka po prostu. Tak to jest zrobione, że będą pasowały tutaj kółka. Lampę do statywu zamocowałem na dwóch śrubach ósemkach. Zamiast nakrętek wykorzystałem oczka, które pozwalają zamocować tą lampę bez użycia narzędzi i dość mocno ją dokręcić do statywu. Kabel zasilający zawsze wrzucam pod jedną nogę statywu, po to, żeby ta lampa przy jakichś ewentualnych szarpnięciach, zahaczeniu o kabel od razu się nie wywróciła. Natomiast ta akurat lampa jest odporna na upadki. Na końcu filmu Wam wrzucę kilka ujęć z pracy z tą lampą i właśnie z upadków tej lampy. W tym filmie byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś pomysły, pytania, uwagi i tak dalej, to komentujcie śmiało pod filmem. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!